So, as we pull the abdominal muscles in, we will drive the breath out, and then it will automatically come out, and you will take the full breath in and do it in a rhythmic cycle for about 1 minute. Więc kiedy my kiedy my wydychamy, tak? Wdychamy, wypychamy brzuch na zewnątrz, wówczas wciągamy powietrze do środka i kiedy my wciągamy brzuch do środka, wtedy wypuszczamy powietrze na zewnątrz i będziemy robić tak kilka razy. Okay, so just relaxed, straight back. And rozluźnijcie się, wyprostujcie kręgosłup. With me pushing the abdominal muscles in, we will start breathing out first. Okay, when I say start. Wciągając powietrze, będziemy wypuszczać powietrze na zewnątrz. Wciągając brzuch, będziemy wypuszczać na zewnątrz powietrze. Start. Zaczynamy. To know what happens. Musicie oddychać, żeby poznać, co się dzieje. Wypuśćcie powietrze na zewnątrz, potem. And long breath in. Głęboki wdech. And again long breath out. Znowu głęboki wydech, długi wydech. And long breath in. I znowu długi wdech. And those of you who are doing, just keeping your eyes closed, just. I ci z was, którzy robią, let the abdominal muscles free up, let the breath also free up. Zamknijcie oczy i niech mięśnie brzucha się zupełnie rozluźnią. And just be aware how your body is reacting to this. I tylko bądźcie świadomi tego, jak ciało reaguje. And how you feel. I jak się czujecie. And only when you feel completely normal, completely easy on your forehead, that you will open your eyes. I tylko dopiero, kiedy zaczniecie się zupełnie normalnie czuć i również ciśnienie z czoła ustąpi, wówczas spokojnie otwieracie oczy. So we call yoga to be a science. Więc my nazywamy jogę, że jest to nauka. Mówimy o jodze, że jest nauką. It is a philosophy also, but it's a philosophy that you can do practice and find that yes, it is not just philosophy, but it is also a science. It exactly happens as you study. Więc oczywiście jest to też filozofia, ale jest to filozofia, którą można stosować i można wówczas przekonać się, że jest ona zgodna z nauką, dokładnie jak w nauce. Okay. So when we look at Vedic sciences, więc kiedy my patrzymy na nauki wedyjskie, these are exact sciences and we can exactly experience them. Everybody can experience it. Więc są to dokładne nauki i każdy może ich doświadczyć.
Because it is all about this body. Dlatego, że one wszystkie dotyczą tego ciała. It is not about any religion or any faith or nothing. It's exactly what goes on in the body, how it happens, and how can you be masters of your own body and of your own life. Więc nie jest to ani żadna wiara, ani żadna religia, dotyczy dokładnie tego ciała i jak to ciało można, jak tego można stosować w swoim życiu. So therefore, in this science, we are little, you know, initially we take time, but the moment you get the hang of it, then you start enjoying it, and then it becomes a part of you. Więc jest to oczywiście nauka, która stopniowo staje się częścią nas i zaczynamy nią się cieszyć. Because as I said, we are not a robot. Tak jak mówiłem, my nie jesteśmy robotami. A robot will function exactly as it is programmed. Roboty będą tak działać dokładnie jak są zaprogramowane. But we are people, we are robots with active intelligence which can evolve with time. Ale my jesteśmy tak, robotami, ale jednocześnie mamy inteligencję, którą możemy używać, tak? And therefore, if you get connected with this science and you continuously develop this science, because this is a lifelong thing, it's not just that you did a one-year program and you know everything. It's a continuous practice, lifelong practice, and you find that you continue getting answers to what you want to know. I można ją stale rozwijać. To jest taka nauka, którą można stale rozwijać i stale rozwijać. So through the yoga science we exactly understand what are senses and how does the pressure of senses, the pull of senses drives you crazy. I możemy poznać w tej nauce, czym są zmysły i jak te zmysły ciągną, mają nas we władzy i doprowadzają do pewnego szaleństwa. Do you like crazy people? Lubicie ludzi szalonych? Yeah. Yes. Without crazy there is no fun. Nie ma radości, jak nie ma trochę szaleństwa. But sometimes this crazy, if you take it to, you know, a kind of different direction, then it really takes that fun out of it. Ale to szaleństwo, jeżeli weźmiemy trochę, zawrócimy w innym kierunku, wtedy może nas doprowadzić trochę gdzie indziej. So it's good to be crazy, but crazy about something good. Bo jest dobrze być w jakiś sposób szalonym, ale szalonym wobec czegoś, co jest dobre. Not about something that is really pushing you down, pushing you to more and more troubles. Nigdy wobec czegoś, co ciągnie w dół i coraz większe problemy wpędza. And if you study the yoga science, then you can exactly understand how you are getting crazy, and are you getting crazy about something good, or you are getting crazy about something which you should not be doing. I jeżeli studiujemy wiedzę jogi, wówczas wiemy, w jaki sposób stajemy się trochę nienormalni, tak, zwariowani, i czy to wariowanie czy jesteśmy w kierunku z dobrych rzeczy, czy złych rzeczy. The only difference about an animal and a human being is that an animal is doing everything as per its nature. Różnica między człowiekiem a zwierzęciem jest taka, że zwierzęta działają zgodnie ze swoją naturą tylko. But in case of the human beings, their body is actually behaving as per the nature. A jeśli chodzi o człowieka, to ciało jego również zachowuje się tak, jak zgodnie z naturą. But their real being can continuously evolve. Ale jego istotna część może stale ewoluować, rozwijać się. And I want to give you this subtle difference between the body and the being in the body.
I chciałem pokazać wam tę subtelną różnicę między ciałem a byciem w ciele. And for this I need this breathing part of it. I w tym celu potrzebuję tę część, ten element oddychania. So I'll request you one more time. This is your last time. If you don't practice, then you will not know what it is. Więc prosiłbym was jeszcze raz, ostatnią szansę, żebyśmy spróbowali, bo bez tego nie jesteśmy w stanie zrozumieć. So this time let everyone seriously, you know, just try. Pull your abdominal muscles completely in the navel area and push the full breath out and then let it come out. Take the full breath in and just about 20 times and we will see what happens, because then it will be easy for me to explain to you, because you would have experienced certain things. Więc teraz zróbmy jeszcze raz trochę bardziej na poważne. Wdech, wydech z wciągniętym do środka brzuchem i z brzuchem na zewnątrz, wypchniętymi mięśniami brzucha, kiedy robimy wdech. I zróbmy to jeszcze raz. Because about body I can explain to you a lot, because it can be seen. But this person who is inside, he or she doesn't have a body and they are formless, and so how to feel them, how to know them, it can be only through experience, and through this you start getting experience. I ponieważ o ciele to można mówić bez ćwiczenia, dlatego że ciało wszystko możemy widzieć, a o tym, kto jest w ciele, to o nim można dopiero wytłumaczyć, jak się samemu wejdzie w doświadczenie, i tylko przez doświadczenie. If you do get little dizzy, don't be scared, afraid. Jeżeli się troszeczkę zacznie kręcić w głowie, nie bójcie się tego, to nic nie szkodzi. But I know all of you are, you know, healthy, you're not going to get. Ja wiem, że wszyscy jesteście zdrowi, więc nic wam się nie stanie. Good, so let's start. Więc dobrze, zacznijmy jeszcze raz. Start. Little faster. Trochę szybciej. Utrzymując zamknięte oczy, tylko obserwujemy, jak ciało reaguje. And you can keep taking these long deep breaths few times. I możemy dalej utrzymywać kilka głębokich wdechów. Until you start getting freer, little relaxed on the breathing, little relaxed on the body. Aż do momentu, kiedy poczujemy coraz bardziej się rozluźnieni w oddychaniu i ciało również się rozluźni. And keeping your eyes closed, just be aware what's happening, what are your feelings. I utrzymując zamknięte oczy, tylko obserwujemy, jakie są odczucia. And when you
feel completely relaxed, you feel focused on your forehead, and you feel like opening your eyes, that then you can open your eyes. I kiedy już czujemy się całkowicie rozluźnieni i lekkie odczucie czoła, wtedy możemy delikatnie, spokojnie otworzyć już oczy. So how do you feel? Więc jak się czujemy? Jak czujecie się? Anybody wants to express something? Czy ktoś chce się podzielić tym, co się działo? Did you get little hot? Czy trochę się rozgrzaliście? No? Nie? So as we do this, you know, abdominal breathing. Więc kiedy my robimy, oddychamy przez mięśniami, siłą mięśni przepony. We actually start intensifying the body fire. My właściwie rozniecamy, zwiększamy ogień ciała. And after, you know, few times practice, you will see how much hot you can become through this breathing. I po jakimś czasie możemy zauważyć, jak bardzo, jak jesteśmy gorący po tym ćwiczeniu. So on a daily basis, if you can create this fire for a few minutes, 4-5 minutes, I can assure you that your digestion will always be perfect. Więc jeżeli przez tylko kilka minut dziennie rano będziecie w stanie rozniecać ten ogień, wtedy zapewniam, że trawienie będzie zawsze utrzymywało się w dobrym stanie. And then, so this particular breathing, which is very brisk, very forceful, it is meant to tune up all the systems which are placed here. You know, all your machines are in this part of your body. Więc ten szczególny sposób oddychania jest po to, żeby tonizować wewnętrzne narządy. Wszystkie, całe tutaj układ narządów jest. There is no machine from hips downwards in the legs. They are only meant to give you mobility. Nie ma narządów poniżej bioder, pośladków w dół, bo są to tylko jakby te części ciała do już poruszania się. There is no machine from shoulder downwards in your arm. It is only meant to work. Nie ma również narządów od ramion do dłoni. Ta część ciała jest po to, żebyśmy działali. It's exactly like the bonnet of the car, this part of your body, where all the machines are set and they are performing round the clock. I tutaj jest, to jest dokładnie tak jak w samochodzie, wszystkie urządzenia wewnętrzne są tutaj i działają nieustannie. And this is the dashboard where all the systems are placed to control the functions of these machines. A tutaj jest system kierowania, który kieruje tymi wszystkimi narządami. So now we need this perfect connectivity of this command and control with this part of the body, and if it is happening, then you can be sure that you are always 100% in good health. Więc tylko potrzeba dobrego połączenia między tym, tą częścią kontrolującą a narządami, żeby pozostawać w dobrym zdrowiu. Now, I will just take maybe another 10 minutes to talk a little bit about the mind and what's the role of the mind and who is controlling the mind. Więc jeszcze zabiorę około 10 minut, żeby powiedzieć, czym jest umysł i co kieruje tym umysłem. And thereafter we can open the floor for questions. I następnie będziemy mogli otworzyć część na pytania i odpowiedzi. And the yoga science is primarily focused on the mind and beyond mind. I wiedza jogi jest przede wszystkim nastawiona na naukę o umyśle i o tym, co jest ponad umysłem. So when we practice pranayama, which is breathing techniques, it is meant for bringing the body to complete rest, just like you park your car and you come in here to perform
Likewise, we want to part the body so that the person who is living in this body can be free to do what it has to do. Przy porównaniu z samochodem, kiedy ćwiczenia oddechowe są po to, żeby najpierw uspokoić ciało, a następnie tak jak kierowca musi wyjść z samochodu, żeby zająć się sobą, tak samo tutaj, żebyśmy my mogli odłączyć się od ciała i zająć się samym sobą. And once we have freed the mind from the senses, then mind gets engaged only with your command and control, and the mind starts showing how these faculties here are operating. A więc w momencie, kiedy odłączymy zmysły od umysłu, wówczas możemy skoncentrować się tylko na elemencie kierującym, sterującym i możemy poznać, w jaki sposób to sterowanie zachodzi. So this is our CPU, where there is a processor and a hard disk and all the software. To jest nasze CPU, gdzie jest nasz procesor, twardy dysk i oprogramowanie. And our senses are the keyboard. A nasze zmysły są klawiaturą. And mind is the monitor. A umysł jest monitorem. So whatever happens between the processor and the hard disk, i cokolwiek wydarza się między procesorem a twardym dyskiem, shows up on the mind. Ujawnia się na umyśle, na ekranie umysłu. So through pranayam, when we free the mind from the body, then mind exactly shows how your intellect and your knowledge are working together to guide the mind. I poprzez pranayamę, kiedy uwalniamy nasz umysł od ciała, wówczas możemy popatrzeć, w jaki sposób intelekt funkcjonuje i jaką ma relację z poznaniem, z nagromadzonym poznaniem. So mind's role is very, very clear. It just shows what the input is. And it also shows what the output is. Więc umysł jest bardzo jasny i pokazuje tylko jaki jest co wejście i wyjście, tak? Input i output. Mind has no direct role in the decision making process. I umysł nie ma bezpośredniej roli w decyzjach, The decision-making process that goes on in our brain involves the processor and the software, the knowledge that we acquire. Proces podejmowania decyzji dotyczy głównie procesora i oprogramowania. And the person who is controlling the intellect and the knowledge, this person is you. Ta osoba, ten, kto kieruje intelekt i nagromadzoną wiedzę, to jesteście tak naprawdę wy. And this you is not the soul. I to co jest wy, to nie jest jeszcze dusza. I hope you are by now nicely confused. Ja mam nadzieję, że teraz jesteście w bardzo, bardzo pozytywny sposób pomieszani, zmieszani. Yes or no? Tak czy nie? So this is the beauty of this science, that there is so much happening here and we are actually operating in dark. We don't know how we actually operate. Why you are sitting in this class, you don't know. Więc to właśnie jest piękno tej nauki, że tak dużo tutaj się rzeczy dzieje, a my tak naprawdę nie jesteśmy zupełnie świadomi tego. My nawet nie wiemy, dlaczego tutaj jesteśmy. Your legs brought you here. Nogi was tutaj doprowadziły. But who told the legs to walk into this class? Ale kto powiedział nogom, żeby wejść na tą salę? So this is how we try to actually journey into this body. And try to figure out how all these things happen instantly. Więc to właśnie jest, to dotyczy tego, jak wejść w środek własnego ciała i zobaczyć, jak to wszystko się dzieje natychmiast. You are listening to me, you are listening to Philip, and so much is happening continuously here
you are analyzing it, some of it is sinking, some of it is not sinking, you are not sure what's going on. So all this is happening all the time. Siedzicie tutaj i słuchacie, słuchacie pana Bhandariego i cały czas myślicie, jakieś sprawy się toczą w głowie, różne rzeczy się dzieją. And the beauty of yoga science is it will exactly empower you to know what is happening, where it is happening, and if you don't like it, how you can easily change it. Więc ta wiedza pozwoli wam poznawać, co się dzieje, jak się dzieje, jak się to wszystko w środku dzieje i jeżeli nie chcecie czegoś, to jak to zmieniać. So if something is happening in your life that you don't like, you will be able to decide what I need to do. Więc kiedy coś się dzieje w życiu, czego nie chcecie, wówczas będziecie w stanie zadecydować, co zrobić, podjąć właściwą decyzję, co zrobić, żeby co zmienić. I'll give you two examples. Once in Canada, in Toronto, I was having a lecture. These were all seniors. And one lady after the lecture came and she said, you know, sir, I want to quit my job. Więc podam taki przykład. Kiedyś właśnie miałem wykład i byli starsze osoby i powiedziała jedna, że z takim problemem, że ja chcę zostawić pracę. And I said, good, why do you want to quit? And she said, I don't like my boss. A ja pytałem, powiedziałem, dobrze, a dlaczego chcesz zostawić pracę? A ona powiedziała, nie lubię swojego szefa. So I asked her, have you found another job to take if you quit this? Zapytałem, czy masz jakąś w perspektywie inną pracę, żeby wziąć w zamian? And she said, no, I haven't got any alternative. Nie, ja nie mam żadnej alternatywy, tak odpowiedziała. I said, have you got enough money to, you know, support you if you quit your job? And she says, no. Zapytałem się, czy masz wystarczający zapas pieniędzy, żeby przetrwać okres do znalezienia nowej pracy. So I told her, then where do you have the option to quit your job? You have to like your boss. No ja wtedy powiedziałem, a gdzie masz jakąś opcję, żeby zmieniać pracę? Musisz polubić swojego szefa. So many times this is what happens. We create a, you know, feeling and we are not evaluating, we are not analyzing, is this the right decision? Or it's, you know, what I say, getting crazy. Więc wielokrotnie tworzymy takie sytuacje, że okay, you understand. Another example I give you. Jeden jeszcze przykład wam dam. There was a class in India, it was for foreign trainees who came from different countries. Była zajęcia dla ludzi przyjezdnych z zagranicy. And this was a weekend program, so Friday evening, full Saturday and half Sunday. I to był weekendowy program, piątek wieczór i cała sobota i cała niedziela. And after about 8 months I got an email and the email read something like this, very short. Sir, I enjoyed your program. I po 8 miesiącach dostałem wiadomość mailem z takiej treści. Proszę pana, ja bardzo lubiłem, bardzo mi się podobał program. I consult your book and it helps me to get out from my problems. Ja poradziłam się w książki, tak? Poczytałem książkę i ona pomogła mi rozwiązać mój problem. Today I'm very sad and I'm thinking about you. A dzisiaj jestem bardzo smutny i myślę o panu. And reading that email I got really, you know, a little emotional. I said, this person doesn't know me, I don't know him. We just met in a workshop and he's sad and he's thinking about me in his sadness. Więc ja tak sobie pomyślałem, no. Były zajęcia, ja nie znam tej osoby, ona również mnie nie zna i po tylu czasach ona myśli, kiedy jest smutna. And I wrote back to him instantly, I said, no, mister, I know you, because you are the one who wanted to buy 5 books and I sold you 2 books. I wtedy ja odpisałem, przypomniałem sobie i napisałem tak, proszę pan jest tą osobą,
pamiętam pana, jest tą osobą, która kupiła dwie książki, a oglądała. One, chciała kupić pięć książek, a kupiła dwie. And I wrote, but you did not write why you are sad and why you are thinking about me. Ale ty nie napisałeś, pan nie napisał, dlaczego jesteś smutny i dlaczego jest pan smutny i dlaczego pisze do mnie, tak? And immediately the next day I got a very long mail explaining everything why he said. I potem dostałem bardzo długiego maila, w którym wyjaśniał wszystko, dlaczego był smutny. And at the end of it he put few questions, can you help me? I na końcu zadał kilka pytań, czy może mi pan pomóc. So his problem was he was in relationship of for many years and they were about to get married and suddenly the partner disappeared and he felt as if his life has come to an end. Więc problem był taki, że on zamierzał się ożenić, a już wszystko było ustalone i w ostatnim momencie panna młoda się wycofała. Yes, life. The life. His. No i zakończył życie. Chciał zakończyć życie. And I wrote back, so you can see he is so confused. I odpisałem wtedy. So I wrote back to him instantly, I said, you know, I can feel your pain and I sympathize with you. Więc ja odpisałem od razu, że ja mogę, ja rozumiem i czuję, czuję to twój ból i jest bardzo współczuję. And I wrote, but if you ask me honestly, I'm very happy. Ale jeżeli zapyta mnie pan tak szczerze, to ja jestem bardzo szczęśliwy. And I'm very happy because this girl lady, she is very wise. And she has taken her own right decision at the right time. I że ta kobieta jest bardzo mądra i ona podjęła decyzję, dobrą decyzję w dobrym czasie. And I said, maybe you were very, you know, you were very attached to her, but she doesn't have perhaps the same attachment to you. And it's better that she decided to quit before marriage rather than quitting after marriage. Więc być może pan był bardzo do niej przywiązany, bardzo, a ona mniej do pana i lepiej, że ona zostawiła pana przed ślubem niż by porzuciła po ślubie. And I said, I'm happy because you have been saved from a greater, you know, sadness later. Cieszę się, że a small sadness today. Cieszę się, że panu zostało oszczędzone dużo większe nieszczęście później, gdyby później do tego doszło. And he wrote back to me immediately saying, sir, you have opened my eyes. I never thought like this. A on wtedy odpowiedział, że tak proszę, pan otworzył mi oczy. Ja nigdy tak nie myślałem. And now I realize that I can again, you know, look for another relationship. And see what happens. I że ja teraz zrozumiałem, że teraz mogę szukać kolejnego związku i jestem wolny. So therefore this power, you know, the point I just want to make is this power, this ability to be able to think with certain degree of detachment. You know, you pull yourself out from your situation and look at it from a little distance, you will be able to see things more objectively. Więc ta siła, żeby popatrzeć na rzeczy z dystansem, żeby się oddzielić od nich i popatrzeć z daleka, pozwala na dużo lepszą, podjęcie dużo lepszych i właściwych decyzji. So therefore, the idea of this yoga science, Ayurveda science, these two sciences are so, you know, so real and so practical. These are the things that you need for your daily, you know, moving about, daily living, whatever profession we may be doing, that's okay. But the ability to live happily is
what we need. Więc te dwie nauki, yoga i ayurveda, to są takie dwie nauki praktyczne, które właśnie są realne i mogą pokazać, żebyśmy pozwolić nam żyć w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy, niezależnie od tego, jaki zawód wypełniamy w życiu. So we are very happy that, you know, with your university, with the University of Opole University of Technology, we have this program in yoga and Ayurveda studies, the PG diploma, that is really going very well, and the feedback we have from our 24 students is that they are really enjoying it. And I was told this morning that some of them are asking new programs more. Więc jesteśmy, bardzo nas to cieszy, że jesteśmy z Państwem, z Uniwersytetem, z Politechniką Opolską, że możemy wspólnie prowadzić podyplomowe studia, gdzie 24 studentów bierze udział. Mamy bardzo, bardzo dobre odpowiedzi, coraz to nowe są idee, żeby rozwijać. And in June, just 2 months later, we have in our center in Sulislaw this yoga festival, Ayurveda festival, which is 11 days long from 20th June to 1st of July. And we have designed it primarily to help, you know, youth to come and spend, you know, your days there. Just get to know what it is, what you want to understand, because we will have a lot of programs there, a lot of different teachers we are inviting from India and other countries, and we are making Woodstock atmosphere in this Sulislaw. Więc też w czerwcu tego roku, od 20 do 1 czerwca do 1 lipca, organizujemy 11-dniowy festiwal jogi Ayurvedy, który będzie zorganizowany na podobieństwo Woodstocku jogi, na który oczywiście serdecznie zapraszamy. Będą warsztaty i zaproszeni goście i z Indii, i z innych krajów świata. And we have sufficient flyers outside, so you can take them, and you're most welcome to be a part of this yoga festival. Więc mamy ulotki na zewnątrz, także wystarczającą ilość, to możecie. I didn't talk. I wanted to talk a little bit about meditation, but I'm reserving it for Sulislaw when you are coming for the festival, and there we will get to know a lot more than this, just the entree or, you know, the appetizer that I have. Więc chciałbym jeszcze powiedzieć trochę więcej o medytacji, ale zostawię to na czas festiwalu, bo jest bardzo, bardzo dużo rzeczy do dzielenia się. But if you have questions, I'm open. Ale jeśli macie pytania, to jestem otwarty, żeby teraz odpowiedzieć. Tired? No, good to hear that. How many of you are already practicing some kind of yoga? Ilu z was praktykuje jakikolwiek rodzaj jogi? Good, I see one hand going up. The rest haven't heard about it. Czy reszta w ogóle nie słyszała o tym? How many of you do some kind of meditation? Ilu z was praktykuje jakiś rodzaj medytacji? None. Oh yeah, I see. Make them a little longer. Okay, good. Yeah, because meditation is, you know, this pranayama and meditation, these two things are essential. Medytacja i te dwie rzeczy, pranayama i medytacja, to są te dwie rzeczy, są, wiecie, bardzo istotne. Because, you know, physically you are active, you are walking, you are coming to classes, etc. During the day you have sufficient activity for the body. But we need to consciously look at the breath, the energy flow in the body, and this person inside. This person needs a little bit of time.
Więc fizycznie to my wykonujemy różne rzeczy i chodzimy, i działamy, ale trzeba też zwrócić uwagę bardziej na oddech, skupić się na oddechu i na przepływie, na tym, na jakości naszej energii i na tym, kto jest w tym ciele i nim steruje. So if you can create a lifestyle where you are always, every day, you are finding at least half an hour for yourself, so that you and your soul, these two people can sit together and talk to each other. Więc kiedy wy spędzicie, chociaż pozwolicie sobie spędzić, poświęcić pół godziny dziennie na to, żeby skoncentrować się na samym sobie, dać sobie ten czas, to wtedy możecie zobaczyć, jak wasza dusza rozmawia z waszą osobą. We have these two persons inside. One is our soul, who is very pure, very, you know, knowledgeable, and who can help us in every situation. Mamy dwie osoby w środku. Jedna to jest nasza dusza, która ma ogromną mądrość, wiedzę i która we wszystkim jest najważniejsza. And the other person is you or me, who are in our daily lives, and when we get confused, when we run into trouble, then we need this partner to pull us out from there. Więc a drugie to jest nasze ja, które towarzyszy nam w naszych codziennych sprawach, i kiedy jesteśmy w jakimś problemie, to potrzebujemy wsparcia tego autentycznego, tego ja, duszy. So this is the purpose of meditation. Meditation is a very simple process where we just sit quiet and feel these two people talking to each other. I po to jest potrzebna medytacja, żebyśmy tylko usiedli sobie naturalnie i zupełnie spokojnie i żebyśmy obserwowali te dwie osoby rozmawiające między sobą. So we don't need anything, no music, no surroundings, no, you know, atmospherics. You just need to bring these two people face to face. And that is what the whole technique about meditation is. That can I bring myself in front of my soul so that these two people can dialogue and the soul helps you out from your confusions, from your stresses. Więc nie potrzeba żadnych akcesorii, żadnego otoczenia specjalnego, tylko spokojnie skupić się na tych dwóch osobach ze sobą rozmawiających i na tym, że po to, żeby ta dusza wasza odpowiedziała na pytania i wyciągnęła was z ewentualnych problemów. So I'd like to stop here, and unless you have any question, that's it for today. Więc thank tu you. Skończmy w tym momencie i jeżeli kochani, zanim symbolicznie podziękuję tutaj ekscelencji, ponieważ jest 21 czerwca Światowy Dzień Jogi, a jest tu z nami dyrektor Sulisławia, to proszę może jedno zdanie. Piusz, witam. Dzień dobry, witam wszystkich. Tak jak pan ambasador już zdążył powiedzieć, że będzie mieli festiwal jogi, to jest nasza pierwsza próba. To znaczy, my robimy konferencję co roku, to są międzynarodowe konferencje, to jest nasza siecia edycja, ale pierwszy raz robimy festiwal, tak jak pan ambasador powiedział, w stylu Woodstock. To znaczy, chcemy doprowadzić w najbliższych latach, żeby w Sulisławiu już odbywały takie festiwale, gdzie każdy może przyjechać swoim namiotem, rozbić namiot, będzie tam kilka sen na zewnątrz, gdzie wszyscy będziemy wspólnie ćwiczyć jogę, medytować i tak dalej. Będą się odbywały też różnego typu ćwiczenia, koncerty i wspólne medytacje. W tym roku nasze festiwal się zaczyna od 20 do 1 lipca. Do tego 21 czerwca jest Światowy Dzień Jogi, co będziemy celebrować nie tylko w Polsce, wręcz w całym świecie. My już uruchomiliśmy nasz kanał i każdy może się zalogować na naszej stronie i
online ściągnąć wszystkie materiały nauki. I tam są filmy instruktażowe. I 21 czerwca wszyscy jesteście zaproszeni bezpłatnie. Każdy może przyjechać do nas swoim namiotem lub my mamy namioty. Możecie rozbić tam namioty swoje lub w naszych namiotach mieszkać i być z nami. I o godzinie 12, punkt 12, będziemy wszyscy się włączyć z całym światem. Nasz przekaz jest taki, że każdy, gdziekolwiek jest u siebie, w domu, w biurze, gdziekolwiek, niech robi sobie pauza. Przez 12 minut będziemy czuć 12 razy powitanie słońce i także będą wykłady naszych wszystkich nauczycieli, którzy się zdają nie tylko z Indii. I to cała ceremonia będzie trwała od rana, od 6 do 22. Każdy chwili może się dołączyć. Serdecznie zapraszam. Chciałbym dodać, że część naszych kreatywnych kolegów i studentów włączyła się do konferencji od 24, tam też będzie konferencja, można przysłać swoje teksty. Dziękujemy za to spotkanie i w ekscelencji jeszcze raz serdecznie dziękuję. Politechnika Opolska.